Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Rayman Redemption. Ostatnim razem pokonaliśmy sobie The Cave of Scops, pokonując jakby cały świat i zdobyliśmy ostatnią moc w grze, więc teraz praktycznie moglibyśmy wracać do poprzednich poziomów, jeżeli chodzi o klatki, ale my tego nie zrobimy, dlatego że na to przeznaczymy sobie livestream, żeby robić poziomy na 100%. Widziałem również w sekcji komentarzy, że pisaliście, że pominąłem sklep u Joe, kiedy kończyłem sekcję z It Ate Joe, więc wrócimy sobie tam któregoś razu, bo faktycznie dałem trochę dupy z tym, ale trudno się mówi, żyje się dalej. To co? Zaczynamy playtopię. Child's Play. Jestem ciekaw, chyba tylko dzisiaj ten poziom zrobimy, bo dzisiaj nie mam jakby za bardzo ochoty, nie wiadomo jak bardzo się rozgadywać, nagrywać, bo nie będę ukrywał, ale ja jestem po nagraniu dzisiaj kolejnej sesji z Daxtera i przyznam szczerze, trochę gra mnie wymęczyła, zwłaszcza jeden z poziomów mnie wymęczył, bo nie będę ukrywał, ale tamten poziom to jest dno dna, totalnie bez kitu. Tak złego poziomu jak Lumber Mill nie było dawno w Daxterze, ale to gadatka na temat Daxtera, nie na temat Raymana. Playtopia. Świat, który jest inspirowany światem z Raymana, Szalone Króliki na Game Boy Advance. Grę, którą kiedyś mocno requestowałem do zagrania sobie, ale teraz dla mnie jest ona totalnym średniakiem, jeżeli mam być szczery. Po prostu tak jakoś, nie wiem, ostatnio sobie próbowałem grać, ale trochę mnie gra zaczęła nużyć i tak doszedłem do wniosku, że chyba się już, jak dla mnie, w moim odczuciu, nie opyla grać w tę gierkę, ponieważ mamy teraz Raymana Redemption, który uzupełnia lukę po Raymanie na Game Boy Advance. W sensie Szalone Kurliki oczywiście. Ale muszę przyznać, że jest to jeden z moich ulubionych światów, ze względu właśnie na soundtrack, na sam level design oraz to, że poziom, no po prostu fajnie jest przedstawione to wszystko. Co ja mogę więcej powiedzieć? Jakby co, muzyka, która teraz leci w tle, to jest remix tego, co było w Raymanie Szalonych Kurlikach na Game Boy Advance. I moim zdaniem ta wersja nutki jest o wiele lepsza niż pierwowzór. Ale myślę, że nie tylko ja tak uważam. Wow! Co to ma być? Halo? Dobra, mamy 1000 już tych tingsów. Więcej tych antytunków, no więcej! A, to jakaś nutka się teraz włączyła. Bo się tak zastanawiam, o co tutaj chodzi? Co to tak po cichu tam gra? O, czyżby... Tak jest, kolejna klateczka. Już druga. Mam nadzieję, że się uda zrobić tutaj 100%. Fajnie by było. No, i na nowo się muzyczka włączyła. Fajnie. I te klocki Lego w tle, ja pierdzielę. Śmieszne trochę, nie powiem, że nie. Te klocuszki, kurde. Może to są klocki Duplo, kto wie? Kto wie, kto wie? Wszystko jest możliwe, moi drodzy. Wspaniali widzowie. O! Elo Jackie Chan. Szkoda, że ta muzyka chyba po raz ostatni będzie teraz tutaj lecieć, bo raczej wątpię, że ona w następnej sekcji będzie lecieć. Trochę szkoda, nie powiem, że nie. Jezus Maria, ile tingsów, ja pierdzielę. Powinni za to trawkę normalnie dać. Moim skromnym zdaniem. Ciekawe, jak długi jest ten poziom. O, leci teraz inna muzyka, już taka trochę mniej cool. Znaczy nie, no nie jest zła w sumie, ale to bardziej takie, nie wiem, dźwięki natury, coś w ten deseń.
I te samochodziki, to jest w ogóle też fajny patent z tymi samochodzikami. Mega mi się to podoba. Cóż, Rayman Szalone Króliki na GBA został oficjalnie zaorany przez ten oto produkt, szanowni państwo. Serio, dosłownie... Ta gierka jak dla mnie trochę zaorała Szalone Króliki na Game Boya. Serio, ja to będzie chyba jeden z Raymanów, do którego najczęściej chyba będę wracał. Już nawet pomijam fakt, że już do zwykłego Raymana jedynki nie będę raczej wracał, no bo... To, co tutaj się stało, to proszę państwa, to jest urozmaicenie na wszelkie sposoby. Ten patent pamiętam, że widziałem na trailerach Playtopi, że coś takiego faktycznie chciał Gostek wprowadzić i wprowadził w sumie. A fajnie, nie mogę w dół spaść. Okej. Dałem dupy. Ale to było pewne, że tak się stanie. W końcu szło mi za dobrze. O, i z powrotem się muzyczka włączyła. Co to jest w ogóle za robot? A, to jest atrapa jakaś. Nawet się nie rusza. Tutaj mamy z kolei prawdziwego, kurde, asa. O, sekwencja z tego, Mosquito Nest. Znaczy, podobna sekwencja. Tak jakoś mi się skojarzyło. Ty nie baw się w łowce, ty frajerze jeden. Spadaj lepiej w dół. Tam, gdzie twoje miejsce jest. Coś u góry pominąłem? Nie, nie wydaje mi się. Tam raczej dostaję, a raczej próbuję się dostać do klatki. Nie, żebym coś ominął. Kurde! Dawaj! No, dawaj. No, dawaj! Szybko! Dokładnie! O to chodziło. No ja pierdzielę, no co za kurde ułom, nie? Co za ułom z tego pajacyka. To mógł normalnie kurde mi już odpuścić. Nie, nie mógł, no kurde nie mógł. Co za typ. Ty, nie, 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 nie. Ja łatwo życie nie odpuszczę. Dawaj, chodź tu, chodź tu. No, spoko, zajebiście. Tylko złap się, chociaż stań normalnie, Rayman, a nie, co ty odpierdalasz teraz, bez kitu. Sorry, że ja tak klnę, ale... Ostatnio jestem strasznie bezpośredni, tak? Czyli prawie, że cały czas jestem bezpośredni. Ja, kurde, się trochę czasami nie pierdzielę w tańcu. Wkurza mnie to po prostu czasem, borem i lasem. Nie, to życie teraz nadrabiam, nie ma, kurde... Nie ma, kurde, ha we wsi. O, jeszcze tutaj napis Rayman! Pajac zginął w końcu. Ja nadrobiłem swoje życie. K***!
Kuźwa, no co jest? Myślałem, że ja tam... Dobra, nieważne. Dobra, dobra, jestem z powrotem tutaj. Już pominę fakt tego, że... no nie wiem, nie uderzyłem teraz antytunka, a okazało się, że i tak straciłem kropeczkę zdrowia, więc pozdro 600. Uwielbiam coś takiego, serio, ja uwielbiam jak gra sama z siebie stwierdzi, że zada mi od tak o obrażenia, tak dla zasady, żeby zadać mi obrażenia. Dobra, dawaj, basketball. Gramy w koszykówkę. NBA. NBA 2021. Tak, wiem, że powinienem inaczej to powiedzieć, ale ja to ja. Lubię sobie tak kuźwa przekręcać. Dobra. ...2021, kurwa! O jest! O jest! Widzisz? Umiesz tak? Umiesz tak. Tylko nie chcesz powiedzieć, że tak umiesz. Normalnie ja lekcję od Michaela Jordana brałem, nie? Jak grać w koszykówkę. No. Dawaj! Szlak mnie jasny zaraz trafi. No, tak trzeba było to zrobić. Ale ten tam se śpi. Czy nie wiem co on tam robi. Pal gumę w śmietniku. Ja coś czuję. Ja na 100% jestem przekonany, że Game Over wleci w Playtopi, nie? Jak nic. Playtopia to jest świat, który na 100% spowoduje smutek, żałość, nie wiem w sumie co jeszcze. Kuźwa, no! Piłka! Ogarnij się, do góry! O! Przeskakujemy. No tam pewnie klatka będzie. Prawie zdobyłem wszystkie klatki, prawie, bo... Na bank teraz wylecimy na ten świat. Bo już to raczej wszystkie były sekcje, jakie mogliśmy zrobić na 100%. No a mówiłem, jak zwykle jakaś zostanie pominięta klatka. Bo czemu by nie, no oczywiście. Słuchajcie, ja to jestem ostatnio człowiek nieszczęście w tej gierce, tak? No ale dobra, specjalnie dla osób, które poczuły się lekko mówiąc urażone tym, że nie poszedłem do tego sklepu, to specjalnie dla was teraz... Specjalnie dla was lecę tam. Tylko muszę zrobić taki totalny speedrun wtedy, bo... No mówię, musimy teraz przejść znowu te wszystkie sekwencje. Inaczej tego sklepu nie odblokujemy. Ale niech będzie. Wiecie co, ja jednak podjąłem decyzję, że mam wydżebane jajeczka. Wiecie co, chciałem naprawdę wrócić do tego It Ate Joe, żeby pokazać ten sklep, ale zrobimy to przy najbliższej możliwej okazji. Nie chce mi się dzisiaj, powiem wam szczerze, jestem leniwy, no to okej. Tak więc dzisiaj nawet mi się nie chce jakoś super wysilać z pożegnaniem, bo to już jest któryś film z rzędu, który nagrywam na zapas. Po prostu trzymajcie się do następnego razu, do kolejnych odcinków z Raymana Redemption, nie tylko. I... Jedna rzecz. Pająk w It Ate Joe to jest cfel. Zapamiętajcie to.